Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Czas przedświąteczny, czas dobrych, życzliwych informacji, życzeń przede wszystkim, ale myślę, że w tym jakby nurcie dzisiaj taki konkretna, bardzo pozytywna, dobra informacja dla miasta Katowice. Po raz drugi w Katowicach odbędzie się zlot amerykańskich samochodów. W czerwcu wydarzenie bardzo ważne, nie lada gratka dla miłośników tej dziedziny życia, można tak wręcz powiedzieć, bo kto z nas nie marzył, aby Oldsmobilem, Chevroletem albo Dodge'em przejechać się 66. I myślę, że w tym roku mieliśmy taką, można powiedzieć, namiastkę. W przyszłym roku myślę, będziemy mieli coś jeszcze większego niż namiastkę tego typu doświadczenia, bo właśnie na Muchowcu w czerwcu będziemy gościć wydarzenie ważne. American Cars Mania to będzie okazja do tego, żeby w pewien sposób doświadczyć, przeżyć spotkania właśnie z amerykańską motoryzacją. Coś niezwykłego, coś ważnego. Myślę, że Katowice jako miasto, w którym odbywają się wielkie wydarzenia, po raz kolejny udowodnią, że są właściwym miejscem do tego, aby organizować tego typu zlot amerykańskich samochodów, żeby właśnie tutaj do Katowic przyjechali miłośnicy tej, tak jak mówiłem, dziedziny naszego życia. Coś, co w pewien sposób już urosło, czy można powiedzieć o tym w kategorii kultu, bo tak się mówi o osobach, które zapałały pewną miłością właśnie do tych marek, które pozwoliłem sobie wymienić, albo chociaż jak popatrzymy na amerykańskie motory, takie jak Harley Davidson, w Polsce jest szereg grup społecznych, które są łatwo dostrzegalne, łatwo widoczne i myślę, dla tych osób to będzie przede wszystkim nie lada gratka. Wydarzenie ważne, bardzo bogate, jeżeli chodzi o program, bo oprócz samych pokazów tych amerykańskich samochodów, to także szansa na spotkanie się z militariami, które reprezentują kontynent amerykański. To także okazja do tego, żeby wzbogacić swoją wiedzę, umiejętności w przestrzeni warsztatowej. To także okazja do tego, żeby zobaczyć, jak należy bezpiecznie poruszać się po drogach, bo organizatorzy tutaj przewidzieli w swoim programie także to wydarzenie. Ale to też, jak sobie niektórzy spróbują wyobrazić, dziedzina życia bardzo kojarzona z silnymi mężczyznami. Jak popatrzymy sobie na posiadacze chociażby Harley'ów, to taki wizerunek ich mamy. Dlatego też jest wydarzenie towarzyszące, z czego się bardzo cieszymy, bo przyjadą do Katowic także bardzo silni mężczyźni, którzy będą prezentować. Mam nadzieję, że tu o kimś nie zapomniałem. Wszystko jest dobrze. Którzy będą prezentować swoje umiejętności, to czym żyją na co dzień strongmeni, którzy wystąpią w wydarzeniu Viking European Strongman Cup. To wydarzenie także będzie organizowane w przestrzeni lotniska Muchowiec. No i myślę, tak podsumowując, należy powiedzieć, że Katowice to jest właściwe miejsce, żeby tego typu wydarzenia się były organizowane, bo chyba nie ma bardziej amerykańskiego miasta w Polsce jak Katowice. To w Katowicach obchodzimy chociażby dzień 4 lipca, święto weterana. Ja myślę, że jak popatrzymy na architekturę, to myślę, że ona coraz bardziej przypomina tą chociażby, nie wiem, z Denver na przykład. Ja myślę, że to jest kolejny przymiot do tego, żeby tą relację tutaj jakoś umacniać. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować organizatorom, że po jakichś tam doświadczeniach swoich, jeżeli chodzi o organizację tego wydarzenia, trafiliście w końcu do Katowic i po raz drugi chcecie tutaj to wydarzenie organizować. Bardzo się cieszę i za to dziękuję w imieniu prezydenta Katowic. Bardzo dziękujemy, panie prezydencie. Bardzo prosimy o zabranie głosu pana Mariusza Wypadłowskiego, prezesa Fundacji American Cars Mania. Dziękuję. Proszę państwa, to jest potężna historia, jeśli chodzi o motoryzację amerykańską w Polsce, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, w Europie, przede wszystkim, bo mieszkamy w Europie. To, co sprowadzamy do Katowic, to powiem Państwu, że to jest naprawdę coś mega, co zostanie w historii uwiecznione na zdjęciach, na filmach,
Te samochody to jest motoryzacja zanikająca z lat 50., 70. i nawet starszych, 40. i tak dalej. Ale to, co my robimy, to jest coś pięknego właśnie i dlatego tutaj należy podziękować przede wszystkim panu prezydentowi za to, że zaszczycił nas swoją obecnością i tym, że możemy kontynuować za piękne słowa, które pan użył właśnie, jeśli chodzi o amerykańską motoryzację, o imprezę naszą. Ale to, co się dzieje tutaj w Katowicach, to po prostu my, organizując imprezę, byliśmy, można tak powiedzieć, w szoku, jeśli chodzi o współpracę. Ja to będę wspominał i dlatego chcę wspomnieć ponownie. Taka współpraca, jak spotkaliśmy tutaj w Katowicach, jeśli chodzi o Urząd Miasta, o spotkania, o różne nawiązanie współpracy z samorządami, z samorządem, czy MPGK, PGK, czy inne podlegające pod miasto, to opowiem Państwu, że to jest naprawdę coś pięknego, ponieważ my mieliśmy doświadczenie z innych poprzednich edycji, ale to, co nas spotkało tutaj, to co zresztą widać w logo miasta Katowice, to naprawdę tutaj ci ludzie mają wielkie serca, dlatego my się cieszymy, że te serca, nasze serca i te nasze silniki VO się możemy przenieść tutaj właśnie do Katowic i kontynuować 11. edycję American Carsmania, największą w Polsce imprezę amerykańską. I tutaj przede wszystkim kilka słów dla uczestników, dzięki którym jest nasza impreza American Carsmania. Słuchajcie, Złotowicze, to dzięki Wam jest ta impreza, dzięki Wam. Osobom, które cieszą się tą motoryzacją, mają te pojazdy, mają te motocykle, mają tą maszynę, którą pielęgnują cały rok w garażu, w domu. Niektórzy w swoich pokojach mają nawet samochody, które dopieszczają cały rok. I oni czekają raz w roku na ten moment, gdzie mogą przyjechać, spotkać się z przyjaciółmi w pięknym klimacie, jaki my tworzymy na naszej imprezie. I właśnie podczas tej imprezy, gdzie wiecie, że się szykujecie cały rok, my Was zapraszamy na 11. edycję i powiem Wam tak, tu się szykuje potężna, mega kontynuacja z miastem, ze wszystkimi tutaj w Katowicach. Zapraszamy Was wszystkich i powiem Wam, że szykujemy dużo atrakcji, o których za chwilkę Adam powie. Będzie siła, tutaj jest z nami przedstawiciel Strongmanów, z którym mieliśmy już... Będzie siła, jak w naszych silnikach V8, serca, kurcze, brzmią w tych silnikach, to tak jak tutaj chłopaki mają wielkie serce, jak dzwonu nam pokazywać siłę. A o więcej zapraszamy na naszą stronę American Carsmania, właśnie w tym momencie została przypięta. Tutaj za chwilkę Adam powie, jest bardziej przygotowany, jeśli chodzi o takie techniczne sprawy. Tak. Słuchajcie, przyjeżdżamy na tą imprezę, bawimy się w klimacie amerykańskim. Szykujcie te samochody, bądźcie z nami. Pamiętajcie, że my ciężko pracujemy nad tą imprezą cały rok, po to, żebyście wy raz w roku mogli się czuć dobrze na tej imprezie American Carsmania 2024. Bardzo dziękujemy. Wywołano tutaj pana Adama Stacki, który jest Fundacja Amerykańska. Poddaję się. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie panie prezydencie. Dziękujemy za ciepłe słowa. Witam serdecznie państwa, przedstawicieli mediów. Szanowni Państwo, tak jak Pan Prezydent dziękował nam za to, że imprezę przenieśliśmy tutaj do Katowic, również dziękujemy Panu Prezydentowi oraz całemu Urzędowi Miasta w Katowicach za pomoc. Naprawdę, tak jak Mariusz powiedział, ta współpraca była wspaniała, bardzo owocna, dlatego też chyba nie wyobrażamy sobie, żeby było inaczej w tym roku, w przyszłym, przepraszam, bo jeszcze mamy stary rok. Dlatego też bardzo dziękujemy Urzędowi Miasta i pracownikom. Bardzo dziękujemy, jak Mariusz powiedział, Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej za współpracę. Świetna współpraca, świetni pracownicy, dużo nam pomogli, jeśli chodzi o imprezę. Także bardzo dziękujemy. Również dziękujemy też katowickim wodociągom za pomoc, bo też przy imprezie nam pomogli. Bardzo dziękujemy Miejskiemu Zarządu Dróg i Mostów. Dziękujemy Policji Katowickiej, szczególnie drogówce. Policjanci z drogówki naprawdę nam bardzo dużo pomogli. Świetni panowie zarządzali ruchem na drogach, także bardzo dziękujemy panom policjantom. Dziękujemy też Straży Pożarnej, wszystkim naszym partnerom biznesowym oraz dziękujemy również Wojsku Polskiemu, które do nas przyjechało ze swoim sprzętem. Były rosomaki, była langusta, wyrzutnia rakiet, był też czołg Leopard, na którym bardzo dużo ludzi, że tak powiem, stało, tak żeby dużo było atrakcją. Natomiast, proszę Państwa, tak jak Mariusz powiedział, przede wszystkim Złotowicze tworzą ten klimat, dlatego też bardzo dziękuję Wam, że do nas przyjechaliście, że jesteście osobami, które
dzięki którym te samochody istnieją na naszym rynku w Polsce, dzięki którym te auta nie umierają na złomach, na złomowiskach, prawda? Więc to jest bardzo ważne, że wy jesteście osobami, które wkładają niejednokrotnie wiele pieniędzy i serce swoje, aby ten samochód pięknie wyglądał. I dzięki wam możemy pokazywać, jak ta prawdziwa amerykańska motoryzacja kiedyś rozwijała się w Stanach Zjednoczonych, bo tą kolebką amerykańskiej motoryzacji właśnie są Stany Zjednoczone. To dzięki wam, Złotowicze, dziękujemy wam. Możemy tą amerykańską motoryzację kultywować, pokazywać ją właśnie w Katowicach. Dlatego też liczymy, że będzie was więcej u nas w przyszłym roku, że pokażecie te swoje samochody, że będziecie mogli dzielić się tą waszą pasją i oczywiście wymieniać doświadczenie między wami. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o całą imprezę, mamy wiele atrakcji, które czekają na wszystkich odwiedzających i na Złotowiczów. Przede wszystkim wyścigi na 1/4 mini. Liczymy, że będzie więcej samochodów, że będą, że powiem, więcej atrakcji. W tym roku wygrała wyścigi na 1/4 mini Tesla. No, mamy też podmuch nowoczesności i przyszłości, jeśli chodzi o naszą imprezę, więc zobaczymy, bo zapowiada się wiele silników naprawdę jeszcze starej daty, które mogą pokonać ten samochód, więc na pewno będą tak zwane big bloki i ziejące ogniem samochody. Także oprócz wyścigów na 1/4 mili mamy też, proszę Państwa, konkurs Miss Pinup, więc zapraszamy serdecznie wszystkie dziewczyny, które uwielbiają ten klimat lat 60., 50. do przebierania się właśnie w te stroje, bo to jest wyjątkowy, że tak powiem, taki rodzaj ubioru. Także można, że tak powiem, u nas dużo, dużo wygrać, jeśli chodzi o nagrody, jeśli chodzi o konkurs. Zapraszamy też serdecznie Państwa na American Cars Mania względu bardzo wyjątkowego, bo przygotowujemy w przyszłym roku specjalną nagrodę. Nagrodą, którą będzie mógł wygrać zarówno i Złotowicz, jak i osoba odwiedzająca, będzie, proszę Państwa, samochód. Nie zdradzamy jeszcze, jaki samochód, nie zdradzamy dokładnie modelu marki, natomiast każda osoba, która przyjdzie na naszą imprezę i wesprze naszą fundację, bo nasza fundacja American Cars Mania prężnie działa, mamy ambulans, który otrzymaliśmy od fundacji Ronalda McDonalda i pomagamy ludziom. Na terenie, na pokładzie naszego ambulansu Chevroleta prowadzone są badania profilaktyczne i liczymy, proszę Państwa, że w przyszłym roku stworzymy na American Cars Mania w Katowicach strefę zdrowia, w którym będą mogli mieszkańcy Katowic, jak i osoby odwiedzające na pokładzie naszego ambulansu przebadać się i sprawdzić, czy wszystko w porządku jest z organizmem. Także każda osoba, która kupi bilet na American Cars Mania, będzie mogła również wesprzeć naszą fundację i kupić cegiełkę. I każda cegiełka będzie brała udział w konkursie, w którym właśnie do wygrania będzie ten samochód. Więc zapraszamy serdecznie do śledzenia naszej strony. Niebawem zostaną uruchomione, że tak powiem, dokładniejsze zapisy i więcej szczegółów, więc być może komuś się poszczęści i wyjedzie z naszej imprezy eleganckim amerykańskim samochodem. Szanowni Państwo, jest też moment i chwila, w którym moglibyśmy przedstawić Państwu naszego nowego dolara. Ten nasz dolar, który promuje przyszłoroczną imprezę, jest na naszej stronie. Samochód, który na dolarze jest samochodem, który wygrał tegoroczną imprezę American Cars Mania. Bo mamy taką tradycję, że auto, które wygrywa tegoroczną imprezę, jest na dolarze przyszłorocznej imprezy. I na dolarze jest Cadillac Fleetwood z 1959 roku. Rok oczywiście zasilany przepiękną V8-ką amerykańską. Silnik 6.4 o mocy 325 koni. Także ten samochód wygrał tegoroczną imprezę American Cars Mania i jest na dolarze przyszłorocznej imprezy. Ale to nie mało, jeśli chodzi o informacje o, proszę Państwa, niespodzianki. Będą też u nas siłacze, tak jak była mowa. I tutaj może przekażę głos i Pani zapowie. I coś więcej powie nam o mistrzostwach, o pucharze strongmanów, jeśli chodzi o Pana Piotra. Dziękujemy bardzo Panie Adamie. Wywołam również do tablicy Pan Piotr Kwiatkowski, prezes Polskiej Federacji Strongman, Harlem Federation. Bardzo proszę. Witam Państwa serdecznie, witam serdecznie Panie Prezydencie, witam Państwa. W tym roku dostaliśmy zaproszenie przez tutaj organizatorów American Cars Mania na zrobienie czegoś niepowtarzalnego w Katowicach, czegoś, czego jeszcze nie było. Będziemy podnosić, dźwigać, przeciągać tak wspaniałe auta, jak powiedzmy tutaj koledzy mówili, coś, czego nie pokazuje się na co dzień. Będziemy próbowali wykorzystać te wszystkie elementy, które właśnie łączą się z tym pięknym miejscem, z tym pięknym festiwalem, więc zawodnicy do nas przyjadą z, myślę, że z około 10 państw. Będą i Holendrzy, Niemcy, Słowacy. Wszystko będzie to fajnie ubrane kolorystycznie pod, właśnie pod cały festiwal. Będziemy chcieli wykorzystać właśnie te wszystkie piękne elementy. Będzie to jeden z 8 w Polsce rozgrywanych pucharów Europy, czyli European Champion Cup Viking, czyli generalnie firma, która będzie też to nadzorowała cały cykl imprez.
Finał będzie odbywał się 25 bodajże sierpnia w Białymstoku, gdzie nas gości Białystok od wielu lat, jak i Katowice. I potem główny finał tych wszystkich zmagań trzech zawodników uda się do Dubaju w listopadzie. Tutaj akurat to przywiązujemy uwagę do tej imprezy tutaj American Clash One, gdyż mieliśmy możliwość na początku w ogóle waszej przygody z tym pięknym festiwalem mieć gości na tej imprezie. Wiemy dokładnie jak to się rozgrywa, jak to wygląda i mam nadzieję, że w tym roku będzie to troszeczkę inaczej wyglądało, troszeczkę ulepszone, będą piękne kobiety, będą silni faceci. Ale będziemy podnosić i będziemy mieli top europejskiego dźwigania, czyli top najsilniejszy ludzi w Europie. Mamy już jakieś tam potwierdzenia, niektórych zawodników nie będziemy zdradzać. Myślę, że na bieżąco będziemy gdzieś to wkłady nasze strony, nasze social media, ale to mówię, to wszystkich tajemnic nie będziemy odkrywali. Na pewno będzie dużo konkursów dla publiczności. Przybywajcie, będziemy się fajnie bawić, będzie można wygrać fajne nagrody, porobić sobie fajne zdjęcia, foty. No myślę, że warto ten czas, ten który właśnie planujemy zorganizować dla Państwa na tym pięknym festiwalu, warto spędzić właśnie z tymi amerykańskimi autami, z nami, silnymi facetami, pięknymi kobietami. Dużo nagród. Myślę, że to wkrótce już pojawi się na naszych stronach. I to będzie w niedzielę. I to będzie w niedzielę, dokładnie. Ale będziecie z nami już w sobotę. A my będziemy już dużo wcześniej. Żeby ta siła to mięśnie będziemy nosić. Mięśnie przy tych poparach, przy tych silnikach. Będziemy pokazywać to piękno. No powiedzmy całego. Siłę, całą siłę właśnie, którą mamy wspólnie w sobie. Czy mogę? Bardzo proszę. Słuchajcie, to jest, że my tu sobie rozmawiamy, ale przede wszystkim data. 21, 22, 23 czerwca 2024 American Cars Mania, największa w Polsce impreza amerykańska. Siłacze, pan prezydent, panowie prezydenci, zapraszamy wszystkich panów prezydentów. Dziękuję. Adam, my będziemy oczywiście też i będą nasi przyjaciele Estonia, Litwa, Łotwa, Czesi. Nie wiem, czy wiecie, to jest bardzo ważna informacja. W tym roku 2023 mieli również w tym terminie w ramach porozumienia, w ramach rozmów Czesi postanowili zrobić tydzień prędzej imprezę. Czyli u siebie będą promować naszą imprezę, a my po prostu zaprosiliśmy ich do nas, czyli większa grupa z Czech przyjedzie na American Cars Mania 2024. Będą z nami też również Holendrzy, Niemcy, Szwajcarzy, których zaprosiliśmy i taka dobra grupa, bardzo grupa, mocna grupa z potężnym silnikiem Dodge Charger z roku 1970. Aktualnie jest modyfikowany na grubo ponad 1000 koni z takim wlotem, jak wiecie, jak te chargery czarne, szybcy wściekli mają tę potężną moc, to oni szykują ten samochód właśnie, żeby przyjechać do nas, żeby się ścigać. I tak jak Adam wspomniał, on tu nie powiedział troszkę więcej, ale przyjedzie bardzo długi samochód z zagranicy, ale też być może jeszcze inny. Nie możemy powiedzieć, Adam, nie krzyż na mnie. Bo ja urwam głowę, także z zagranicy, bo to jest mowa milczenia. To jest potężny silnik, jeszcze czegoś takiego nie było na naszej imprezie. Do zobaczenia. Ale żeby zanim to się stało, bardzo proszę pana prezydenta tak właśnie o podpisanie dokumentu i